Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, obłęd lewactwa amerykańskiego. Lewactwo nie odpuszcza. Lewactwo nie odpuszcza. Proponowali specjalną komisję na temat oblężenia Kapitolu w styczniu, 6 stycznia. No, ale lewakom nie wyszło. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, w zasadzie planowali, lewacy planowali, żeby była ta komisja, no ale komisji raczej nie będzie. Dlaczego nie będzie? No w Ameryce system jest taki, że są dwie izby parlamentu, izba reprezentantów, no i izba senatu, i ilość senatorów, no to jest 100, bo jest 50 stanów. Każdy stan, niezależnie czy jest wielki jak Kalifornia, czy malutki jak Rhode Island, przepraszam, no to ma dwóch senatorów, no i teraz jest 50 na 50, taką paluszek przechylający szale, no to jest wiceprezydentka Kamala Harris, ona może to zmienić, no ale Ameryka ma taki mądre prawo, że wymaga większości, i to nie większości arytmetycznej, 50% plus jedna osoba, tylko większości takiej absolutnej, czyli musi być trzech senatorów za, na każdych dwóch przeciwko, czyli to jest 60% i 40%. Dlaczego tak jest? No to jest dlatego mądre, że jeżeli podział polityczny jest taki równomierny, no to musi być paru polityków z partii rządzącej czy z partii przeciwnej, żeby głosowała tak samo, nie po swojej linii partyjnej. No i dlatego 60 nie dało rady uzyskać, bo 50 republikanów głosowało przeciwko, 50 za. No i żaden z republikanów nie zdradził i nie przyszedł. Lider Mitch McConnell, no republikańskiej, to jest on przedstawiciel partii mniejszości partyjnej w Senacie. No on powiedział tak że demokraci, no każdy normalny to rozumie, no akurat McConnell powiedział to tak, jak każdy normalny by powiedział, że demokraci chcą uzbroić po prostu tą kwestię tego oblężenia politycznie, no i oni chcieliby to pompować przez następne 14 miesięcy aż do wyborów międzyprezydenckich, no i to by była nagonka na Trumpa, to by była nagonka na partię republikańską. To jest po prostu, no, partyzantka, to jest partyzantka komunistyczna, która po prostu nienawidzi przeciwnika, chce doprowadzić do jednopartyjnego systemu, no i wtedy by zawsze miała rację. Nawet rodzina tego policjanta, który umarł, no, mówili, że został zabity na Kapitolu, w zasadzie no to był trochę poturbowany, no, ale to jest taka robota, tak? Na drugi dzień miał atak serca, no i umarł z przyczyn naturalnych, no ale przyszła jego tam dziewczyna, czy narzeczona, czy kochanka, no i jego matka, i one chciały, żeby była ta komisja, no powiedzieli jej, że komisji raczej nie będzie. Ale jest bandytyzm polityczny w tym sensie, że porównują to do 11 września. Demokraci, lewacy, partia po prostu komunistów w Ameryce chciała zrobić tą komisję, żeby posprawdzali, co tam się stało. Porównywanie to do 11 września, no to jest po prostu nieprawdopodobne, no bo to jest inna skala. To jest inna skala, to jest propozycja, że to był terror krajowy.
to nie ma się nic wspólnego z 11 września. 11 września, no to jest, było coś nieprawdopodobnie wielkiego. To fundamentalnie jest tak różne z natury. To jest tak różne z konsekwencji, tak różne z tego, co się stało, że wspominając te dwie sytuacje w jednym zdaniu, no to umniejsza horror tego, co było 11 września, umniejsza śmierć tych ludzi, którzy zginęli. No i w zasadzie to nadaje taką fałszywą historię dla ludzi, którzy nawet jeszcze się wtedy nie urodzili, tak? No to już jest 20 lat, to już 20 lat będzie za parę miesięcy. Ludzie zginęli tam. Piloci w kabinach walczyli, bo byli zaatakowani, pasażerowie walczyli. Członkowie kongresu, no to faktycznie mogli się przestraszyć, mogli się zesrać w spodnie, ale to nie było tak, jak z tych wieżowców World Trade Center, czyli to tam było 80-100 pięter, te bliźniaki takie, które wielu ludzi pamięta z filmów, kiedy się paliły, czy z innych filmów, które fabularnych, tam około 200 osób skoczyło z okien. 200 osób skoczyło z okien, bo nie chcieli, żeby być spaleni. Jedna kobieta przetrwała, była spalona w 82% jej ciało zostało spalone, bo jak ta benzyna z tych samolotów spłynęła tam do tych kanałów do windy, to się wszystko zapaliło i ona była w jednej tej windzie, no to zdeformowało ją. Także to są straszne tragedie. To jest potężne zniszczenie. 3000 dzieci straciło swoich rodziców. To jest w zasadzie około 10, 8, 8 dzieci zginęło w tych samolotach, które były rozwalone. Do tej pory są znajdowane resztki ciała rozstrzelone po całym tam Manhattanie, od rzeki do rzeki. Znajdowali przez długie lata, do tej pory po 20 latach też często, kiedy są jakieś remonty, czy ktoś coś robi na dachach, odnajdują to. Ciekawe jest działanie agencji państwowych, czy agencji miejskich, no bo oni po znalezieniu jakichś kawałków rozstrzelonych ciała, a znaleźli właśnie 19 tysięcy takich strzępów, no to wysyłają po zbadaniu genetycznym informacje do rodziny. No i to rodzina niektórzy dostawali 2, 3, 5, 10 adnotacji, że znaleziono część tam ciała. No, biurokracja jakoś dziwacznie to zorganizowała, no bo w zasadzie jedno poinformowanie powinno już starczyć. To było tak makabryczne i tak straszne dla ludzi, że część po prostu powiedziała, że już nie chce więcej dostawać tych powiadomień. Ponad tysiąc rodzin do tej pory nie wie, co się stało z ich bliskimi. Poszli do pracy, no i po prostu już ich nie ma. Zniknęli, wyparowali ze świata. Cały ten atak, no to co on spowodował? Spowodował to, że cały system lotniczy został zatrzymany. Spowodował to, że giełda stanęła. Spowodował to, że ruch stanął, pociągi stanęły. No wszystko w zasadzie stanęło. Później to było zatrzymane przez ładnych parę dni.
8 hektarów powierzchni na Manhattanie w zasadzie zostało rozwalone. Do tej pory jest odbudowywane. Tam ten pomnik, taka zagłębienie jest duże. To jest ciekawy pomnik, jak będziecie w Nowym Jorku, to zobaczycie. No ale to jest straszna tragedia. Część Pentagonu została rozwalona. Te odbudowywanie to zajmuje tyle czasu. Żołnierze z tego wszystkiego, to amerykańscy żołnierze do tej pory są w Afganistanie przez taką tragedię. No i porównując ten 6 stycznia, no to jest po prostu, to jest śmiech na sali, tak? To oni wrócili, po paru godzinach po prostu wrócili. No i jest to obraźliwe. Jest to obraźliwe i bardzo, bardzo brutalne, no i bardzo przykre dla tych wszystkich rodzin i tych ofiar, którzy zginęli w tym ataku terrorystycznym. Bo 11 września, no to było jednak kompletnie coś innego. No ale jak wygląda? Wygląda na to, że lewacy, komuniści, oni po prostu chcą dzielić. Oni chcą dzielić, oni szukają jakiegoś argumentu, żeby spowodować to, że jest nienawiść Amerykanów do Amerykanów. No i politycznie ustawić to, żeby zrobić taką stygmę przeciwnika politycznego i zmarginalizować wszystkich republikanów, no bo oni to wszystko utożsamiają z Trumpem, no ale to czym to było spowodowane? No ci ludzie, którzy poszli na te oblężenie do Waszyngtonu, no to poszli dlatego, że patrzyli się na komunistów. Antifa po prostu paliła i krzyczała cały ten George Floyd, bandzior, który oszukał Hindusów $20, a później walczył z aresztowaniem przez 9 minut, no to wszyscy normalni się zdenerwowali. Pękła im żyła i poszli, powiedzieli, jak tamci mogą protestować, dlaczego my nie mamy protestować. No ale teraz komuniści wykorzystują to, nie porównują Antify, nie porównują Oregonu, Portland czy Seattle, czy Baltimore, w miejscach, gdzie tam powypalano pół miasta. Nikt o tym nie mówi. A o tym, o prawicowych ludziach, którzy się zdenerwowali, no to jest jak w komunizmie. To jest pokazówka nieustanna, że jest to eksponowane. No to jest w tych ludziach pękła ta cierpliwość, ta polityczny proces, po prostu zwątpili w polityczny proces demokratyczny i uwierzyli, że mogą walczyć tak jak Antifa. No to jest większość jednak tych protestujących, no to większość, 99,9%, no to wiedziała, że nie idzie do oblężenia. 100% to wiedziała, że nie szła tam, żeby zabijać. Także ta narracja komunistów, że to są po prostu buntownicy, którzy chcieli wyrżnąć wszystkich i chcieli przewrotu państwowego, no to nie jest prawda. No, jak można zrobić przewrót państwowy ludźmi, którzy przyjechali z 50 stanów Ameryki, w ogóle się nie znając, bez żadnych wojskowych czy policyjnych koneksji, sił zbrojnych i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie takie przewroty, no to są robione przez jedną organizację państwową, żeby usunąć drugą organizację państwową. Z reguły żołnierze, te wszystkie hunty wojskowe, no to tak to się odbywa. W Ameryce były te ataki terrorystyczne. W 1961 roku grupa marksistowsko-leninowska, murzyńska w sumie marksistowsko-leninowska, podziemna pogoda, no to ich celem było właśnie, żeby zmienić rząd amerykański poprzez takie właśnie siłowe napady z zabijania. Oni zrobili wybuch w suficie Senatu.
Dostali się w zasadzie przez dach do budynku, no i tam nieźle rozrabiali, zbombardowali Pentagon w 1972 roku, podziemna pogoda również zbombardowała Ministerstwo Stanów w 1975 roku, także to wszystko się oddziało w 1954 roku. Portorykańczycy, oni byli w Senacie na tych balkonach dla publiczności, no i mieli karabiny maszynowe, przemycili je jakoś, no i zaczęli tam strzelać po wtedy, kiedy członkowie tam byli, mieli większość, miała głosować, strzelali. Pięcioro było polityków postrzelonych, także część bardzo ciężko. Oni zostali skazani od 50 do 75 lat. Jeden był zwolniony w 78 roku, czyli po 24 latach. No i później Carter zwolnił tam pozostałych. Niedawno tam była taka sytuacja, że Obama czy Biden właśnie nagrodził jedną z tych terrorystek jakąś taką nagrodą. To też jest kontrowersyjne. Przypuszczalnie zrobi o tym filmik, jak to lewactwo kocha swoich bandziorów. Także kiedy po tym strzelaninie, no to kongres wrócił do roboty w zasadzie po tygodniu. Nawet to w 1954 roku, no to wielu z tych polityków to byli żołnierze, to byli ludzie, którzy walczyli w Europie czy na Dalekim Wschodzie, i oni po prostu wiedzieli, że robota musi, że polityka musi się toczyć, że to taki napad, no to po prostu jest, był zlikwidowany, no ale to byli odważni ludzie i mieli, można powiedzieć, tak jaja. Tam oni wiedzieli, co to nadchodzi, kiedy Pearl Harbor na Hawajach był zaatakowany, czy wiedzieli, co to znaczy, kiedy żołnierze amerykańscy musieli zdobywać Iwo Jimę w Japonii. Także żyjemy w bardzo makabrycznych czasach. Te zastraszanie, zaszczuwanie przez część polityków, przez opozycję, tą totalną opozycję polityczną, przez te korporacyjne środki przekazu, czy wszystkie przez instytucje kulturowe, propaganda lewactwa. To jest najwyższy czas, żeby dobrzy ludzie, żeby normalni ludzie, żeby zwykły obywatel się wypowiedział. No nie jest to dobrze wziąć jakieś pistolety, czy mieć jakieś kamienie i rzucać w budynki jak Antifa. No ale zostaje jedynie demokracja. Zostanie jednak głosowanie. Straszna rzecz się stała w 2001 roku, 11 września, no ale to nie może być. To nie może być użyte jako precedens, to nie może być użyte jako jakiś taki autorytet moralny, żeby stworzyć komisję, której w zasadzie jedynym celem to jest to, żeby rozwalić równość polityczną, żeby rozwalić system jakiś polityczny, żeby zrobić z tego cyrk polityczny. No to jest bandytyzm, które komunistom w Ameryce się nie udało. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Piszesz, dziękuję. Oglądasz reklamy, też dziękuję. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzwonkiem o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zmonetyzowanego filmiku.
Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Nie dajcie się zwieść komunistom. Przekaz dla socjalistów. Głosowaliście na Bidena, widzicie, co się dzieje. Jest nagonka na przeciwnika politycznego. Nie po to chyba przyjechaliście do Ameryki, żeby żyć w jednopartyjnym kraju, bo jak jest jednopartyjny kraj, to się zaczynają gułagi. Patrzcie się na cenę benzyny, patrzcie się na swoje podatki. Ogólnie patrzcie się na cały ten bałagan, który Biden przyniósł. Zdrowia dla normalnych.